Tutaj znajduje się jakiś mur. Prawdopodobnie pozostałość po budynku jakimś. Murowany, znaczy raczej układany z kamienia. Tam wystaje tylko jakaś belka. Jeszcze kilka lat temu był to widoczny dach. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj zwiedzamy cerkiew w Kniaziach. Znajduje się ona nieopodal Lubyczy Królewskiej. Czyli cerkiew. Znaczy się ruiny cerkiew. Zobaczcie sami. Idziemy sobie tutaj na górę, po tych schodach. Jest niebezpiecznie. Tak to wygląda. Tu jest taka ścieżeczka. Niby to ścieżeczka, że można. Znajdowała się dzwonnica. Trzy dzwony, które były zawieszone. O, tylko zostało umocowanie tego. Ciekawe, czy te dzwony gdzieś trafiły do jakiegoś kościoła. Wygląda z tej strony. Piękny cerkiew. Naprawdę piękny budynek. Chciałem wam powiedzieć, że ostatnio był kręcony tutaj film. Kilka scen były nakręcone właśnie w tej cerkwi. Film chyba pod tytułem Zimna Wojna. Znajdujemy się teraz na cmentarzu grekokatolickim. To jest taka wielka lipa z dwoma konarami. A wokół niej znajdują się krzyża. A tu są polskie napisy. Dzisiaj jeszcze jesteśmy w miejscowości Siedliska. Tak wygląda. Tu jest taka rzeczka. Rzeczka to jest jakieś jeziorko. Kapliczka świętego Antoniego. Tutaj jest święty Antoni. A tutaj jest zejście i wpływa woda. Można się napić. Bardzo dobra woda. Piękna ukazała lipa. A tutaj znajduje się olbrzymi dom, który rośnie na środku tego placu. Widać, odbywała się jakaś impreza, który jest oznaczony pomnikiem przyrody. Mega. Gigantyczny dom. O taki. Wielki. Olbrzymi.
jest pozostałości skamieniałe drzewa. Skamieniałe drzewa, które tutaj występują. Widzę, że szlak ciągnie się dosyć daleko. Tutaj mamy ścieżka piesza. Historia kapliczki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Gruby dąb i wizerunek Matki Boskiej, który tam znajduje się jakaś kapliczka, widzę. I też olbrzymie głazy. A tu taki plakat. Też pomniki przyrody. Zarówno jeden, jak i drugi. I olbrzymi głaz. Piękny głaz. Nie wiem, skąd on tu się tu wziął. A tu jest źródełko imienia Pawła Sapiehy. Fundacja Kościoła Cyrki. O. I tutaj też wypływa źródełko. No już ciemno jest, ale też jest woda pitna. Można się napić. Chodźcie, dziewczyny, tutaj. Wypatrzcie, jaki piękny kotek. Jaku zawołam? No. Kapliczka na wodzie. Kapliczka na wodzie. No to przejście. Taki strumyczek płynie. Już jest ciemno. Piękne miejsce. Ze źródełkiem. Ciemno już jest. I tutaj też są takie głazy, kamienie. O, tu znajduje się kapliczka. Czyściutka woda. A tu jest pięknie. Widać podłoże kamieniaste. Z tego, co tam żona czyta, to tę kapliczkę postawili mieszkańcy siedlisk. Nawet widzę, że dzwon na dzwonicy się znajduje. Tu jest wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem. I tutaj jest głaz. Jakiś. I na nim jest tablica, ale już bardzo słabe napisy. Dobra, idziemy do kapliczki. O. Ale kapliczka jest zamknięta, widać. W środku nawet, o, tylko leciutko coś widać, takie kraty. Piękne miejsce, ogrodzone. A tu w lesie już ciemno jest. Dookoła jest bardzo dużo kamieni. A tutaj tak jakby jakiś krzyż jest. Być może, że to jest grób. Idziemy teraz ścieżką na wzgórze, w którym rozgrywała się bitwa tatarska. Tutaj jest krzyż upamiętniający miejsce bitwy, jaką stoczyli wojska polskie, dowodzone przez hetmana Jana Sobieskiego, późniejszego króla Jana III, z sprzymierzeńcami wojsk tureckich, Tatarami, w latach 1672. A to jest to wzgórze. Z tego, co pan miejscowy opowiadał, jest w kształcie półksiężyca na tych terenach. Ale już jest ciemno. Dobra, wracamy. Kiedyś przyjedziemy tutaj, jak będzie akurat tak długo podróżujemy dzisiaj, że zrobiło nam się ciemno, a tutaj jest też, jak widać, drzewo skamieniałe.